Dziwne historie. Diabeł będzie się ujawniać. Chcę poprosić, żeby ksiądz zabrał rower. Profanuje krzyż. Żeby ksiądz młodą osobę, która przypięła krzyż do roweru, zobowiązał, żeby go odpięła. Nie jest tak. Proszę to zrobić. Tylko proszę o to, aby uprzątnąć rower, odsunąć od krzyża. Wszyscy młodzi, którzy tam jesteście, macie udział w grzechu. Czy wy nie rozumiecie? Ksiądz do piekła pójdzie za to. Ksiądz się śmieje jak diabeł, księży. Nie robię. Kich od diabła. Pracę stracił, a teraz będzie mówił, że do piekła. Drzwiami nogi potrzebna jest interwencja policji. Poznań, ulica Wroniecka 9, podwórzec salezjański. Anioł Boży się upomni. Na razie się upomina o siebie. Panie Nowak, anioł Boży się upomni. Na sądzie Bożym staniesz. Ksiądz nie wie, czy się na sądzie Bożym staniesz. Z łańcuchami, bezbożniku. Tak, z tymi, za to co robiłem z tym. Portkami trzęsie, dużymi łańcuszki, a brzęczą, nie? No właśnie, łańcuszki brzęczą. Na właściwy sposób ten rower ma zostać zabrany od krzyża. Krzyż nie jest podstawką na rower. Nie wydaje mi się, że to był sposób. To może się panu nie wydawać. Może się panu nie wydawać. Tyle rower odpiąć od krzyża. Dziwne historie. Diabeł będzie się ujawniać. Całe nabożeństwo majowe. Ta taczka tutaj stoi, rozsypywana jest ziemia, cegły. Mam 30 minut. Może pan... Prosiłbym, żeby drzwi ktoś inny, żeby zamknąć te drzwi, bardzo proszę. Chodzi o to, że rower jest przypięty na kłódkę. Bardzo prosiłbym, żeby pan... Wierzę za niestawanie w imieniu Pana Boga, w obronie Pana Boga. Tak jakbym profanował synagogę czy meczet, tak samo tu jest profanowany i to przez duchownych z tego domu krzyż. Chcę poprosić, żeby ksiądz zabrał rower. Profanuje krzyż. Żeby ksiądz... Młodą osobę, która przypięła krzyż do roweru, zobowiązał, żeby go odpięła. I szanowny państwo, kochani moi, widzicie, jaki to człowiek? To człowiek nie do zniesienia.